Witam Was serdecznie, przyjaciele. Nazywam się Artur Ceroński i od pewnego czasu prowadzę taki cykl nauczań zatytułowany Z łaski przez wiarę. W nauczaniach tych kładę fundamenty, takie podstawowe rzeczy związane z łaską i wiarą. Z łaską i wiarą, które są dwoma filarami chrześcijaństwa. Wszystko, co się dzieje w naszym życiu, dzieje się z łaski, za pomocą wiary. Chciałbym dzisiaj mówić o kolejnym elemencie wiary, o wierze w moc. Zaczniemy od listu do Kolosan 2:12. Jest napisane tak: wraz z Nim, czyli z Jezusem Chrystusem, zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. Słowo moc jest pochodną słowa móc. Móc coś zrobić. A więc słowo moc jest związane z możliwością wykonania jakiegoś zadania czy jakiegoś szeregu zadań. Co to jest moc, przyjaciele? Moc to jest praca wykonana w określonej jednostce czasu. To już fizycy to wiedzą. Określili to takim wzorem P równa się W kreska T, czyli praca podzielona na czas. Czyli moc to jest jakaś praca wykonana na jakimś odcinku czasu. I widzimy, że w całej Biblii i też w naszym doświadczeniu jako narodzonych z Bożego Ducha ludzi, że Boża moc, ona odgrywa ma kluczową rolę, jeżeli chodzi o działanie. Boża moc, ona jest pewnym systemem możliwości. To jest zdolność, pewnego rodzaju umiejętność, pewnego rodzaju siła do wykonywania określonych zadań. Nasze życie, życie chrześcijanina, ono jest związane z codziennością. Żyjemy tutaj na tym świecie i żeby na tym świecie skutecznie móc funkcjonować, my musimy być ludźmi, którzy korzystają z Bożej mocy. Bez korzystania z Bożej mocy, z Bożych umiejętności, my nie jesteśmy w absolutnie żadnym, my nie jesteśmy w stanie w żaden sposób podźwignąć tego życia. Potrzebujemy mocy. Każdy z nas potrzebuje Bożej mocy. Przeczytajmy sobie pierwszy list do Koryntian 2:5 najpierw. Spójrzmy dalej, co mówi słowo. Pierwszy list do Koryntian 2:5. Słowo Boże mówi, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Czego uczy nas Paweł? Że nasza wiara ma opierać się na mocy Bożej. Nie na mądrości, nie na różnego rodzaju filozofiach, nie na różnego rodzaju umiejętnościach ludzkich, tylko na mocy Bożej. Zobaczcie, to jest wiara w moc. Spójrzmy dalej w pierwszy list do Koryntian 4:20. Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. A więc widzimy, że podstawą Królestwa, czyli tym, na czym ono się zasadza, jest Boża moc. Bóg, kiedy nas zbawił, kiedy nas przyprowadził do siebie, On przez jedną mikrosekundę nie oczekiwał, że będziemy sobie w stanie radzić na podstawie własnych, naturalnych umiejętności. Przyjście do Boga to jest przyjście do Boga mocy. Jeżeli narodziłeś się z Bożego Ducha, to w Twoim duchu zamieszkał Bóg mocy, czyli Bóg możliwości. Możliwości, które są jakby związane z wygenerowywaniem tego, co jest w naturze i połączeniem tego z nadprzyrodzonością. Moc łączy w sobie te dwa elementy, to co mamy tutaj, czyli tą naturalność, tak? Ona jakby wyciąga wszystko to, co jest najlepsze z tej naturalności i łączy to z nadprzyrodzonością.
To jest Boża moc. Bóg nigdy nie oczekuje od ciebie, że ty samodzielnie będziesz szedł przez życie. On nie chce tego. On nie chce, żebyś ty w jakikolwiek sposób próbował samodzielnie iść przez życie. On po to cię zbawił, aby z tobą iść przez to życie. I jak on idzie z tobą przez to życie? Przez udzielanie tobie swojej mocy. On nie idzie z tobą przez życie w ten sposób, że on robi różne rzeczy zamiast ciebie. To jest zupełnie coś innego. On udziela tobie swojej mocy, abyś ty za pomocą tej mocy przez całe swoje życie odnosił sukcesy. Rozumiecie? To, że ta pomoc Boża nam, to nie polega na tym, że on w jakiś enigmatyczny sposób coś robi w naszym życiu. On nam udziela siebie. W ogóle wszystko w Królestwie Bożym, wszystko w duchowej rzeczywistości w ogóle funkcjonuje na zasadzie udzielania. Rozumiecie? Bóg udziela siebie, diabeł udziela siebie. Tak to wygląda. Teraz Bóg udzielając siebie, między innymi udziela nam swojej mocy, czyli on uzdalnia nas do wykonywania różnego rodzaju zadań życiowych na przestrzeni naszego życia tutaj na ziemi, w tym czasie, w którym my żyjemy. Więc moc to jest praca wykonana w określonym czasie. Widzimy, że wszystko się na tym zasadza. Królestwo Boże, jakby system chodzenia z Bogiem, on się nie zasadza na czczych opowieściach, na teoriach różnego rodzaju. On się nie na różnego rodzaju religijnych przekonaniach. Ja jestem dzisiaj w stanie zrobić założenie, że najmniej chrześcijański ze wszystkich chrześcijan to jest Jezus. On jest najmniej chrześcijański, bo dzisiejsze chrześcijaństwo to jest po prostu w pewnego rodzaju jakiś twór, pewien twór społeczny, który powstał. Rozumiecie, kochani, jakiegokolwiek rzędu by to nie było, czy to jest tego rodzaju denominacja, federacja, jakaś struktura religijna, czy jakaś inna, to jest wszystko pewien twór. Najmniej chrześcijański to jest Jezus w tym wszystkim. Tak? Najmniej chrześcijański, jeżeli tak w cudzysłowie chrześcijański, bo porównując go do dzisiejszego systemu chrześcijaństwa, no to tak najmniej jest chrześcijański w tym wszystkim. Chrześcijaństwo, dzisiejsze chrześcijaństwo, ono nas wprowadziło w system teorii, że pokazuje nam właśnie, że to królestwo się na słowie zasadza, że ono zasadza się na mądrości jakiejś ludzkiej, na różnego rodzaju projekcjach mądrości ludzkiej. I na słowie, jeśli my stoimy na słowie, bo tak mówi słowo. Ale to słowo właśnie mówi, że królestwo się nie zasadza na słowie. I królestwo nie zasadza się na mądrości ludzkiej, czy na tych ludzkich projektach. Ono się nie zasadza na umysłowości, na emocjonalności. Ono się na tym nie zasadza. Ono zasadza się na mocy Bożej. Na mocy. Czyli na umiejętności życia na Boży sposób, stosując Boże metody rozciągnięte w czasie. Spójrzmy w Księgę Izajasza 40:10. Księga Izajasza 40:10. I Słowo Boże mówi tak. Oto Wszechmogący Jahwe przychodzi w mocy. Jego ramię włada. Oto ci, których sobie zarobił, są z nimi. A ci, których wypracował, są przed nim. Tu tak a propos, kiedy będziecie rozmawiać z kimś, jak to jest, że ten Bóg jest trójjedyny, no to tutaj jest oto ci, których sobie wyrobił, są z nimi. To tak zupełnie na marginesie. A więc jakiego Boga widzimy? Widzimy Boga wszechmocnego. To jest wszechmogący Bóg. Bóg wszechmogący. Ja zawsze mówię, że wszechmoc tego Boga, ona jest ograniczona wolą człowieka. No i to jest prawda oczywiście. Ta wszechmoc Boga też jest ograniczona Bogiem samym. Czyli Bóg nigdy się nie wycofa z tego, co na przykład powiedział. Prawda? On się nigdy nie wycofa z tego, co sam zarządził. Więc ta jego wszechmoc, ona jest ograniczona. Natomiast z tego punktu pierwotnego Bóg jest wszechmogący.
On jest wszechmogący. On może robić rzeczy, które są po prostu niepojęte. On może nie pamiętać. Tak? On na przykład potrafi nie pamiętać Twoich grzechów. On potrafi nie pamiętać Twoich czynów. Czyli potrafi spowodować, że On czegoś nie pamięta. On na przykład może spowodować, że czegoś nie będzie wiedział. To jest w ogóle niesamowite, że bo On jest wszechwiedzący, ale na przykład pyta Ciebie o coś. Pyta Ciebie o coś. I to nie jest tak, że jak On Ciebie pyta, to On wie. Bo On wtedy, kiedy On Ciebie pyta, tak? To on nie wie, bo on swoją wszechmocą doprowadził do tego, że on nie wie, dlatego Ciebie pyta. To są w ogóle bardzo głębokie rzeczy. Ja zachęcam, żeby w ogóle poznawać Boga, bo to jest rzecz jakby podstawowa. Ale widzimy tutaj z tego fragmentu, że Bóg jest wszechmocny. Po drugie, przychodzi w mocy. Czyli on ma wszechmoc. Wszechmoc. Posiada wszelką moc. Wszelką moc. Następnie on przychodzi w mocy. Jak Bóg przychodzi? W mocy. Czyli on nie przychodzi do twojego życia z niczym. On przychodzi z propozycją korzystania z mocy. Zawsze. On włada. Dalej jest napisane, jak on włada? Za pomocą mocy. W ogóle jak my władamy? Za pomocą mocy. Za pomocą przeróżnych możliwości, które od Boga bierzemy, my władamy. Gdyż on udziela nam swojego władania. Tak? I widzimy dalej, że ludzie chodzący z Bogiem to ludzie mocy. On sobie ich zarobił. Czyli on dał im to, co sam posiadał. Czyli dzisiaj nie może powiedzieć żaden chrześcijanin, ja nie mam mocy. Masz moc! Ty masz moc! Dlaczego ty masz moc? Bo Bóg mocy jest w tobie. To tak działa. Jest inne pytanie, dlaczego ty nie używasz mocy? Czemu ty nie chodzisz w mocy? To są inne pytania. Ale to są pytania, na które tutaj sobie odpowiadamy, bo ty nie wierzysz wielokrotnie w moc. Mówimy dzisiaj o wierze w moc. Ty musisz uwierzyć, że jesteś człowiekiem mocy, gdyż mieszka w tobie Bóg mocy. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Jesteś taki, ja ci powiem, fizycznie jesteś taki jak system genetyczny, który jest w tobie, jak układ genetyczny. Czyli ty nie przeskoczysz genów swoich. O, jesteś taki jak geny twoje. Okay? Oczywiście pod wpływem różnego rodzaju działań Bożej mocy i władzy możemy zmieniać układ genetyczny u ludzi. Choroby genetyczne są uzdrawiane i tak dalej. Ale mówimy teraz o podstawowym elemencie. Jesteś taki jak geny twoje w swojej fizyczności. I krótko powiedziawszy, w swoim życiu jesteś taki jak Bóg, który zamieszkał w tobie. Więc skoro w tobie zamieszkał Bóg wszechmocny, to ty jesteś wszechmocny. Rozumiesz, co tutaj chodzi? Oczywiście jesteś ograniczony czasem, przestrzenią, różnego rodzaju sferami, ale tak naprawdę to on też jest nimi ograniczony. Bo on też jest ograniczony działając w czasie, jest ograniczony czasem. Tak? Czyli ten wszechmocny Bóg działając w czasie jest ograniczony czasem. Sam ten czas stworzył, sam jest nim ograniczony. Ale ty działając, ty będąc człowiekiem, który ma świadomość, że Bóg wszechmocny mieszka w nim, ty jesteś w stanie korzystać z tej wszechmocy, tak jak on korzysta z tej wszechmocy. Bo tak naprawdę w ogóle on nie działa w sposób wszechmocny inaczej niż poprzez człowieka dzisiaj. Narodzonego z Bożego Ducha człowieka. Rozumiecie, o czym ja mówię? Są bardzo ważne sprawy. Musimy wierzyć w moc. W moc. Izajasz 64:7. Izajasz 64:7. I słowo dalej mówi: i nie ma nikogo, kto by wzywał Twojego imienia, kwapił się do uchwycenia się Ciebie, gdyż zakryłeś swoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszych grzechów. A więc widzimy, że grzech, czyli cały system błędu, gdyż grzech to jest błąd, to jest harmateia, to jest popełnienie jakiegoś błędu, pójście w nie tą stronę, nietrafienie w tarczę, nietrafienie w cel, nieodebranie prawidłowo rzeczy, czyli cały system błędu to jest grzech, a więc ten grzech, on posiada moc. A więc tutaj widzimy bardzo ciekawe zjawisko, że w całej duchowej rzeczywistości każda rzecz się opiera na mocy. Czyli widzimy tutaj Boga mocy, ale widzimy też szatana mocy. Czyli w ogóle, jeżeli my się poruszamy w tym świecie, to my się w jakiejś mocy poruszamy. Jeżeli my na przykład grzeszymy, to musimy zrozumieć, że to działa moc diabła. Diabelska moc działa, dlatego my grzeszymy. Oczywiście to my się na nią zgadzamy. Krótko powiedziawszy, wierzymy,
Tak? My wierzymy w grzech. Jak to się grzeszy? To się wierzy w grzech, przyjaciele. To nic innego. To jest grzeszenie, to jest wiara w grzech. Czyli ja wierzę, że postępując w ten sposób, tak, będzie to lepsze niż, tak, niż to, co powiedział Bóg. Ktoś na przykład idzie cudzołożyć. No cudzołoży, ponieważ on wierzy, że te cudzołóstwo, ono zaspokoi jego potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne. No Bóg powiedział nie cudzołóż i on teraz nie wierzy w to, że ma nie cudzołożyć, że ma moc do nie cudzołożenia i nie cudzołożąc osiągnie sukces, tylko on wierzy, że cudzołożąc osiągnie sukces. A więc widzimy, że wszędzie w duchowej rzeczywistości istnieje formuła mocy. Rozumiecie, o co chodzi? Ta moc jest uwalniana aktem naszej decyzji. Czyli albo ja decyduję, że z mojego ducha będę przyjmował Bożą moc, albo ja decyduję, że z systemu tego świata będę przyjmował diabelską moc. Rozumiecie? Więc istnieje moc zła. Jest to moc. Jest to moc grzechu, moc diabła, moc systemu tego świata. Na tym świecie, w którym żyjemy, istnieje walka dwóch systemów mocy. To jest ścieranie się, ustawiczne ścieranie się. I teraz człowiek jest pośrodku tego zjawiska. I co, którą moc człowiek wybierze, takie życie będzie prowadził. Rozumiecie? Tak wygląda ta sytuacja. Czytamy dalej. Księga Jeremiasza 10:6. Księga Jeremiasza 10:6. Tobie nikt nie dorówna, Panie. Jesteś wielki i wielkie jest w mocy Twoje imię. A więc widzimy, że imię Boga, ono jest imieniem mocy. Dlatego Jezus powiedział, że w moim imieniu, kiedy będziecie prosić, będziecie otrzymywać. Że przeze mnie, przez moje imię wejdziecie w obecność Ojca. Kto wyzna mnie, czyli moje imię, jako imię Pana jego życia, ten zbawiony będzie. Widzimy, że jest moc imienia. Kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, ty wszedłeś w imię Jezus. Ty jesteś w tym imieniu. Musisz zrozumieć, że moc jest nie tylko w tobie, ale jesteś też otoczony mocą imienia Jezus. To jest bardzo ważne, żebyście to zrozumieli, że jeżeli ty wzywasz imienia Jezus, robisz to z głębi twojego serca i ty wierzysz, że w tym imieniu jest realna moc Boga, to rzeczy zaczynają się zmieniać. Jeżeli ty postępujesz w imieniu Jezus, wierząc, że w tym imieniu jest moc Boga, to zaczynasz odnosić sukcesy. Zrozum, gdzie jesteś. Zrozum, jakie imię tobie nadano. Dalej patrzymy. Ewangelia Marka 9:1. Ewangelia Marka 9:1. I mówił, zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tutaj stoją, nie zaznają śmierci, zanim nie ujrzą Królestwa Bożego nadchodzącego w mocy. Widzimy, że Królestwo Boże objawia się w mocy. O tym mówiliśmy. Ale ten werset pokazuje nam coś jeszcze większego. Że my przyjmujemy objawienie Królestwa, tak? Jeżeli wierzymy w moc Królestwa. Czyli Królestwo tobie się nie będzie objawiało, jeśli nie będziesz wierzył w moc Królestwa. Musisz wierzyć w moc Królestwa. Wtedy twoje objawienia, one będą, jakby będą się pojawiać. Jeżeli ty nie wierzysz w moc Królestwa, jeżeli ty nie wierzysz, że Królestwo jest realne, że Królestwo Boże jest realne, że Królestwo Boże jest szczytem wszystkiego, co możesz osiągnąć w życiu, że ono jest miejscem twojego stałego pobytu, że ono jest ojczyzną twoją, że ono posiada w sobie wszystko to, co jest ci potrzebne do funkcjonowania, no to jeżeli ty nie będziesz w to wierzył, to nie będziesz miał objawienia tego Królestwa, czyli ono nie będzie w twoim życiu realne. Ale kiedy ty wierzysz w moc Królestwa, tak, to ono zaczyna realnie objawiać się w twoim życiu. 1 Koryntian, 15 rozdział. 1 Koryntian, 15 rozdział. 42-43. Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone.
Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale. Sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy. A więc widzimy tutaj podział na rzeczy stare i na rzeczy nowe. Rzeczy stare są bez mocy, rzeczy nowe są w mocy. Musisz uwierzyć, że jako nowe stworzenie, tak, jesteś człowiekiem mocy. Musisz też zrozumieć, że poruszanie się w zasadach królestwa będzie przynosiło ci efekt w postaci manifestacji mocy. Musisz też zrozumieć, że działanie w starych rzeczach nie będzie ci przynosiło mocy. Twoje cofnięcia będą powodowały zamknięcie działań mocy. Rozumiesz? Twoje poruszanie się w starych tokach myślowych, w starych przekonaniach, twoje poruszanie się w starych przyzwyczajeniach nie będzie niosło za sobą mocy. Tylko to, co nowe, niesie za sobą moc. Rozumiesz? Non-stop poruszanie się w kierunku rzeczy nowych, w kierunku rzeczy królestwa, wykorzystywanie rzeczy, które są nowe, to są źródła twojej mocy. To są jakby przestrzenie, na których moc się będzie uwalniała. Źródła to jest źle powiedziane. Przestrzenie. Moc Boża objawia się w tym, co nowe, w tym, co jest w nowym przymierzu, w tym, co jest stworzone według nowego ducha. Nie w tym, co stare. Moc Boża nie przejawia się w starych nawykach naszej psychiki i naszego ciała. Moc Boża nie przejawia się w starych przyzwyczajeniach, w starych uwarunkowaniach. Moc Boża nie przejawia się w starych, naturalnych formach działań. Moc Boża przejawia się w tym, co nowe. List do Kolosan 1, teraz przeczytamy kilka. List do Kolosan 1, 29. Najpierw. List do Kolosan 1, 29. Nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. Nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. Widzimy tutaj, że Paweł mówi o wykonywaniu jakiejś pracy. To jest praca związana z rozwojem. Tak? I ta, wykonywanie tej pracy, ono wymaga pewnej walki. A więc nasz rozwój, on wymaga pewnej walki wiary. Pewnego boju wiary. Czyli my musimy wierzyć w Bożą moc, aby w ogóle się rozwijać. Musimy wierzyć, że ta Boża moc, ona powoduje, że my prawidłowo stoimy. Nie usiłowanie, nie intelektualne usiłowanie, tylko wiara w Bożą moc, tak, powoduje, że my stoimy pionowo w wierze. Drugi Tesaloniczan, do tego dodamy sobie 1.11. Drugi Tesaloniczan dodam 1.11. W tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nas uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. Widzimy tutaj, że ten rozwój, który jest stymulowany naszą wiarą w moc Boga, która nas w tym wszystkim prowadzi, on zaczyna owocować, że przychodzą sukcesy w różnego rodzaju działaniach. A więc widzimy, ta wiara w moc, ona powoduje, że my nie tylko stoimy pionowo w wierze, ale odnosimy sukcesy w wierze. Cały czas widzimy, że to działa moc. Działa moc. My wierzymy w tą moc i ona działa wtedy. W ogóle, prawda? Że odnosimy sukcesy. I spójrzmy teraz na Mateusza 22-29. Ewangelia według świętego Mateusza 22-29. A Jezus odpowiadając, rzekł im: błądzicie, nie znając pism ani mocy Bożej. I widzimy w związku z tym, że brak funkcjonowania w tej mocy, nieuwalnianie tej mocy powoduje, że my nie stoimy pionowo, nie osiągamy sukcesu, idziemy w zwiedzenie. A więc brak wiary w moc
powoduje, że nasze życie staje się życiem zwiedzionym. Ja znam mnóstwo chrześcijan, którzy wycofali się z życia wiary w moc. Zrobili coś sobie w życiu, zrobili jakieś takie, nazywają to chrześcijaństwem. Oczywiście ja nie podważam tego, że oni idą do nieba, bo do nieba się idzie dlatego, że się przyjęło Jezusa jako Pana Zbawiciela, ale absolutnie podważam sukces w ich życiu, bo robią jakieś bzdury, nazywają to wielkimi dziełami Bożymi. No, to nie są żadne wielkie dzieła Boże. Coś im tam się w życiu udaje i krzyczą, że mają wielkie błogosławieństwo. To nie jest żadne wielkie błogosławieństwo, bo to jest po prostu coś, co każdy człowiek będący w świecie jest w stanie osiągnąć w naturalny sposób. Rozumiecie? Takie jakby nie żyjąc w mocy, poszli w zwiedzenie. To jest takie zwiedzenie, które jest pewnym wytworem ich wyobraźni. Rozumiecie? To jest demoniczne jak najbardziej. Natomiast polega to na tym, że wytworzyli sobie jakiś system chrześcijaństwa bez mocy. Oni sobie wymyślają te rzeczy. Co tam się u nich cudownego dzieje, jakiś cudowny jest Bóg, jakiś wspaniały jest Pan i tam różne rzeczy ględzą przy tym wszystkim. Natomiast nie towarzyszy temu żadna moc realna. Bo to w ogóle dalej ci ludzie są jacyś tacy w ogóle nie widać w nich Chrystusowości, tego rozwoju Chrystusowości. Nie mówiąc, że nie widać w ogóle jakby skuteczności ich funkcjonowania. Nieskuteczni są. Robią coś, bo to robią coś. Wielu ludzi robi coś. Natomiast to coś to nie jest szerzenie królestwa w ogóle. Więc widzimy, że jakby wyrzucenie mocy ze swojego życia powoduje, że wchodzi się w zwiedzenie. Po prostu. Życie bez mocy jest zwiedzeniem. Najkrócej powiedziawszy. Ewangelia Jana 10:32. Ewangelia Jana 10:32. Odrzekł im Jezus: ukazałem wam wiele dobrych uczynków w mocy Ojca mego. Za który z tych uczynków kamienujecie mnie? Widzimy, że dobre uczynki są tylko dziełem mocy Boga. Jest wiele uczynków, które się nazywa, że są dobrymi uczynkami. One w systemie takiego rozumienia humanistycznego czy religijnego, one są dobre. Ale prawdziwe dobre uczynki robi się tylko przez moc Boga. Tylko za pomocą mocy Boga robimy dobre rzeczy, prawdziwie dobre rzeczy. Nie rzeczy, które wyglądają na dobre tam. Rozumiecie? Niektórzy to każdą formę dobra, która jest wokół, określają jako rzecz Bożą. Mówią, bo Bóg jest dobry. No Bóg jest dobry, tylko Bóg jest w całokształcie dobry. Bóg jest dobry, to o to chodzi, że zło nie pochodzi od Niego. Ale to, co ludzie nazywają często dobrem, tak, to nie jest żadne dobro. To nie dobro jest żadne. Rozumiecie? To nie jest dobro żadne. Ponieważ to coś, co nazywają dobrem, a do czego Boża moc jest zupełnie niepotrzebna, prawda, to w żaden sposób nie oddaje chwały Bogu. Co oddaje Bogu chwałę? Coś, co polega na totalnym zaufaniu do Jego osoby i w wyniku robienia tego poszerza się Królestwo Boże. Oto to możemy określić jako ta dobra rzecz. Więc to ja zawsze tłumaczę, że Bóg w ogóle nie porusza się w kategoriach dobra czy zła. On się porusza w kategoriach życia i śmierci. I dopiero kiedy jest uwalniane życie, to życie, ono manifestuje się prawdziwym dobrem w różnych tam elementach. Bo samo robienie jakichś dobrych rzeczy, no wiecie, to do tego niepotrzebny jest Bóg. Do robienia dobrych rzeczy. Tak? To świat sobie świetnie radzi. Ten taki dobry świat, jest świat dobry, świat zły. Wszystko jest świat. Na świecie są dobre dusze i złe dusze. O, tak. Takie coś jest. Natomiast tutaj ten fragment pokazuje, że dobre uczynki, prawdziwie dobre uczynki, mogą być tylko dzięki mocy Boga. Prawdziwie dobry uczynek. Prawdziwie dobry uczynek.
prawdziwie dobrym. Ja dam Ci przykład. Jest człowiek na przykład, który nie chodzi. I to jest też ubogi człowiek. I Ty możesz zrobić dobry uczynek taki na przykład, światowy dobry uczynek, powiem Ci, jaki możesz zrobić. Możesz mu kupić nowy wózek inwalidzki, możesz mu kupić taki motorek, którym sobie będzie jeździł, taki dla inwalidów. Możesz takie dobre rzeczy dla niego robić, tam posprzątać mu możesz w domu. To są dobre rzeczy, ja nie mówię, że Ty go chcesz, to rób. To są dobre rzeczy. Tylko do robienia tych rzeczy w ogóle niepotrzebna jest Boża moc. Ale powiem Ci też, ale jest taka opcja, że może do tego człowieka przyjść, powiedzieć mu Ewangelię, i zaproponować mu uzdrowienie i powiedzieć, słuchaj, chciałbym Cię uzdrowić w imieniu Jezusa. Czy Ty uwierzysz w to teraz? I powiem Ci coś. I teraz przyszedłeś do Niego z mocą Boga. Z mocą przyszedłeś do Niego. I teraz, kiedy Ty Go uzdrowisz, to Ty wykonasz prawdziwie dobry uczynek. Rozumiesz, o czym ja mówię? To będzie dobry uczynek na poziomie Królestwa Bożego. Wykorzystałeś do tego moc, bo sam byś tego nie mógł zrobić, no bo wózek inwalidzki możesz sam mu kupić. Rozumiesz? Nowe kule możesz mu sam kupić. Motorek możesz mu kupić sam, albo jak się złożysz tutaj z kolegami, to mu kupisz taki motorek. Tak? Możesz to zrobić. Ale kiedy go uzdrowisz w imieniu Jezusa, tak, pouczywszy go wcześniej, kiedy zaangażujesz się w to, żeby jego wiara rosła i on będzie chodził, tak? To będzie uczynek dobry z nieba. Bo tamte rzeczy to będą dobre uczynki ze świata. Zrozum mnie. To bardzo ważna kwestia. A więc dobre uczynki, prawdziwie dobre uczynki, tylko dzięki mocy Boga są. 1 Koryntian 1:17. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę, i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Krzyż jest źródłem mocy. To jest źródło mocy. Wymiana krzyżowa. Ludzie pytają, skąd moc? Ja mówię, z krzyża. Wiara w moc to wiara w krzyż. Wiara w to, co się stało na krzyżu Golgoty. W to, że Jezus umarł za nasze grzechy. W to, że Jezus rozchorował się naszymi chorobami. W to, że Jezus został pozbawiony wszelkiego majątku, abyśmy my mogli posiadać obfitość. W to, że Jezus został odrzucony, abyśmy mogli być zaakceptowani. W to, że na Jezusa spadł sąd Boga ku naszemu usprawiedliwieniu. Rozumiecie? W ogóle cała wymiana krzyżowa. Cała, jakby można było mówić. Generalnie krzyż. Jezusa śmierć, Jezusa zmartwychwstanie, Jezusa w niebo wstąpienie. Rozumiecie? Jest źródłem mocy. Mocy się nie bierze stąd, że się wie, że jest Bóg. Kto to nie wie, że Bóg jest? Jakaś może wąska grupa ateistów na świecie. Diabeł wie, że jest Bóg. No człowieku. Demony wiedzą, że jest Bóg. Się w ogóle potwory nie boją tego zjawiska, którym jest. Więc moc nie bierze się stąd, że jest Bóg, że wiesz, że jest Bóg. Moc się nie bierze stąd, że Ty chodzisz do kościoła. Moc się nie bierze stąd, że ty masz prawidłowe zrozumienie intelektualne. Moc się bierze stąd, że Ty wierzysz w wymianę krzyżową. Że Ty wierzysz, że wymiana krzyżowa jest Twoją osobistą rzeczą. Że to, co się stało na krzyżu, jest dla Ciebie. Że Ty wierzysz, że wszelkie zło należące się Tobie z uwagi na Twoją niesprawiedliwość, na Twoje odstępstwo, na Twój grzech, spadło na Jezusa raz na zawsze, aby całe dobro, cały sukces, tak,
należący się Jezusowi z uwagi na Jego sprawiedliwość, prawość, bogobojność, przypadły Tobie za darmo, za free. W to wierzysz, że Ty w to wierzysz, tak? To Ty jesteś człowiekiem, który ma punkt zaczepienia dla swojej wiary, jeżeli chodzi o uwolnienie Bożej mocy. No masz zaczepienie takie, tą wiarą się czepiasz tego. I Boża moc zaczyna płynąć. Skąd? No z Twojego ducha. Bo ten Bóg tam jest w Twoim duchu, od kiedy przyjąłeś Jezusa. Więc rozumiecie, przyjaciele, krzyż jest źródłem mocy. Ostatnia rzecz, 2 Koryntian 12:9. 2 Koryntian 12:9. Lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mojej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. A więc widzimy tutaj, że słabość duszy naszej, naszej naturalności, tak, ona jest wprost proporcjonalna do uwalniania mocy Boga z naszego ducha. A więc im mniej jesteśmy zaangażowani w nasze życie za pomocą naszej naturalności, tym więcej możemy wyciągnąć z ponad naturalności. Im jesteśmy słabsi w perspektywie naturalnej, jeżeli chodzi o nasze życie, tak, tym jesteśmy silniejsi w duchu. Jak to się przekłada? Przecież jeszcze, żebyśmy to jaśnie zrozumieli, bo to jest jeden z gorzej rozumianych wersetów. Ten werset religia tłumaczy w ten sposób, że musisz być niedorajdą życiowym, żeby Bóg mógł działać. No to jest w ogóle nieprawda. Prawda jest natomiast taka, że Ty musisz pracować nad użytkownością Twojego wewnętrznego człowieka. Ty musisz uczyć się, w jaki sposób poruszać się w wewnętrznym człowieku, tak, a nie tylko na pułapie Twojej psychiki i umiejętności Twojego ciała. Twoja psychika, czyli Twoja dusza i Twoje ciało, one są Tobie potrzebne do funkcjonowania tutaj na ziemi, bo bez nich sobie nie, po prostu bez nich nie można tutaj żyć na ziemi. Żeby żyć na ziemi, trzeba mieć duszę i ciało. No w niebie jest trochę inaczej, ale tutaj trzeba mieć duszę i ciało, tylko ta dusza i ciało, one muszą być absolutnie podległe Twojemu wewnętrznemu człowiekowi. Czyli im Ty jesteś bardziej podległy w swojej duszy i w ciele, Twojemu wewnętrznemu człowiekowi, czyli Twojemu odrodzonemu duchowi, tym więcej mocy Bożej będzie się wydobywało z Twojego życia. Rozumiesz? Krótko powiedziawszy, im jesteś bardziej głupi w systemie tego świata, tym jesteś bardziej mądry w systemie nieba. Rozumiecie? Mędrcy nieba to takie głupki świata. Tak? A mędrcy świata to głupki nieba. W ogóle tak działa. Tak? Jest napisane, że Bóg poniżył mądrość mądrych. Jesteś kozak w tym świecie. Ja byłem kozak w świecie. Rozumiesz, o czym ja mówię? Ja nie mówię do Ciebie z perspektywy jakiejś popierdółki. Tylko ja byłem kozak w świecie. Ja sobie świetnie radziłem w świecie. Jak ja byłem w świecie, to ja byłem człowiekiem absolutnie zaradnym. Ja sobie radziłem w świecie. Tak? Radziłem sobie. Radziłem sobie emocjonalnie, radziłem sobie fizycznie, radziłem sobie materialnie. Radziłem sobie. Ja nie leciałem ratunku po pomoc. Wiesz, o co chodzi? To nie, ja sobie radziłem. I teraz, kiedy ja się narodziłem z Bożego Ducha, to ja zobaczyłem, że to moje radzenie sobie w świecie to jest mój wróg. Wróg mój. Tak. Że ja teraz muszę się nauczyć, jak chodzić według wewnętrznego człowieka, bo to tam jest moc. Ja mnóstwo razy się myliłem. Wiecie, to nie jest tak, że ja się nie pomylę dzisiaj. Ja dziękuję Bogu, że ja się coraz mniej mylę. Ja się coraz mniej mylę. To ja widzę w swoim życiu, że jestem coraz mądrzejszy, coraz mniej się mylę. Czyli, krótko powiedziawszy, jestem coraz głupszy dla systemu tego świata, jestem coraz mądrzejszy w systemie nieba. Tak? Jestem coraz większym mędrcem nieba i coraz większym głupkiem świata. Ale pracuję nad tym, cały czas nad tym pracuję. Cały czas nad tym pracuję. Idzie mi bardzo dobrze, dzięki Bogu Najwyższemu, idzie mi dobrze. Chodzi o to, że ja zrozumiałem, że słabość duszy jest wprost proporcjonalna do mocy ducha. Bo moc, która jest w moim duchu, w Twoim duchu, to jest moc wewnętrznego człowieka i jakby zewnętrzny człowiek, człowiek psychofizyczny, on musi się podporządkować, on musi się udrożnić, tam muszą kanały takie powstać, żeby ta moc mogła wypływać. To musi być poddanie toków myślowych, stąd tyle mówienia o zmianie myślenia. Tak? Żeby Boża moc płynęła, trzeba myślenie zmieniać.
przyjaciele drodzy. I to, żebyście zrozumieli, jak działa to w praktyce. Potem wiara w moc. Wiara w moc to jest coś, co musi w naszym życiu być bardzo, bardzo ważne. Pomódlmy się. Drogi Ojcze, dziękuję Ci za każdego człowieka, który słucha tego słowa. Dziękuję Ci za to, że Twoje słowo, ono jest jak miecz, ono jest jak młot. Ono rozwala to, co jest zbędne, odcina to, co jest zbędne. Ojcze, dziękuję Ci, że Twoje słowo, ono jest jak śnieg, ono jest jak wiatr, ono użyźnia, ono umacnia, że Twoje słowo, ono wypełnia teraz każdego człowieka, który otworzył się na to. Duchu Święty, ja modlę się o tych wszystkich ludzi teraz. Niech to słowo wyda w nich stukrotny plon. Niech wygenerowują ze swojego ducha potęgę Twojej mocy, Ojcze, w imieniu Jezusa.